Siema, siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj sobie pogadamy na taki temat fryzjerski. Przygotowałem dla Was film, na który wpadłem ostatnio, bo założyłem sobie TikToka, ale to w ogóle w osobnym odcinku też Wam opowiem o TikToku i social mediach, nieważne. I słuchajcie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o 5 błędach, największych błędach fryzjerów. Tak, zapraszam. Słuchajcie, myślę, że każdy intelektualnie nieograniczony człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma ludzi nieomylnych. Każdy się myli. Ty i ja. I ja, jak to śpiewają godlewskie. Ale no, pewne błędy jakby nie powinny mieć za bardzo miejsca, albo trzeba się umieć do nich przyznać, albo powiedzieć, że czegoś się nie potrafi. Niestety ludzie nie lubią przyznawać się do błędów i nie lubią przyznawać się do tego, że czegoś się potrafią. I to jest jeden też z największych błędów. Ale zacznijmy od konkretów, czyli może przejdźmy do konkretów, czyli pierwszy, największy błąd fryzjera, fryzjerki. Nie może być takiej sytuacji, że idziesz do fryzjera i chcesz ostrzyc włosy, on albo ona ci tych włosów nie myje i zaczyna je strzyc. To nie jest profesjonalne strzyżenie, to nie jest perfekcyjne strzyżenie i to jest w ogóle trochę śmieszne. Co innego, jeśli na przykład ta fryzjerka czy fryzjer zna cię już wiele lat, zna twoje włosy, wie czego może się spodziewać i na przykład, nie wiem, przygotowuje cięcie albo nadmiar włosów ścina, potem to myje, no jakieś takie indywidualne sprawy, albo nie wiem, część strzyżenia robi na przykład bez mycia, bo będzie koloryzacja i najpierw coś tam strzyże, potem koloryzuje, a potem znowu po myciu to docina, to jest co innego. Ale ja tutaj mówię o, wiecie, na przykład trudnych włosach, długich czy lokowanych i takie włosy nie są myte i potem są strzyżone, to jest tragedia. Tego włosa się nie da wypracować, wyczesać na grzebieniu dokładnie, żeby to cięcie było precyzyjne. Nie da się. A jak ktoś mi powie, że da się, to nie chcę z tą w ogóle gadać, bo po prostu się nie da. Nie da się. Żeby włos był dobrze ostrzyżony, musi być mokry. Ewentualnie w niektórych przypadkach też umyty i ultra mocno wyprostowany, to wtedy jeszcze. Ewentualnie umyty, wysuszony, wymodelowany i wtedy strzyżenie. Ale ten włos musi być umyty. Bo nawet jak będzie umyty, potem wymodelowany, to ten włos jakby jest, wiecie, naciągnięty, równo wszystko jest i w ogóle. Nie jest taki odkształcony. Ale i tak moim zdaniem najlepsze strzyżenie jest takie, że myjemy włosy, strzyżemy na mokro i ewentualnie na sucho poprawiamy kształty, dodajemy lekkości itp. itd. Ale jeśli wasz fryzjer czy wasza fryzjerka strzyże wam włosy bez żadnego mycia, takie odgniecione włosy od gumki, coś takiego, nie, dramat. Nie. Zmieńcie fryzjera albo niech wam myje te włosy, jeśli potrafi je dobrze ostrzyc. No to był właśnie taki pierwszy mocny punkt, błąd. Jeśli chodzi o drugi największy błąd, to jest spotykane po prostu tak często, że mnie to po prostu przeraża. Ja nie miałem takiej cechy od zawsze i nie rozumiem, jak można coś takiego mieć. A mianowicie chodzi o udawanie, że coś się potrafi. Jeśli czegoś nie potrafisz, to po prostu powiedz. Ja wiem, że to jest czasami takie ujmujące, jakby minusujące naszą osobę, ale moim zdaniem lepiej być szczery z klientem, z klientką i powiedzieć: wie pani, no ja nie znam się na tej metodzie, nie potrafię tej metody, nie miałem szkolenia jeszcze z tej metody. Mogę pani zaproponować coś innego. A nie udawać, że tak, tak, zrobię, a w głowie ja zrobię, nie wiem jak to zrobić i powstają jakieś zebry na włosach, spalone włosy, łyse włosy, złe strzyżenia. No totalnie masakra. Naprawdę, jeśli twój fryzjer albo twoja fryzjerka, do której idziesz na usługę i ty chcesz, pokazujesz mu coś tam i on, widzisz po jego zachowaniu, to da się zobaczyć, że on nie wie, co on robi do końca, że on naprawdę nie wie, co on robi, albo ona nie wie, co robi na twoich włosach, to radziłbym ci wyjść, uciekać po prostu. Żebyś miała albo miał zdrowe włosy i w ogóle żebyś miała włosy. Nie można udawać, że coś się potrafi, naprawdę. Jeśli twój fryzjer na przykład potrafi, jeśli twój fryzjer czy fryzjerka powie, że nie wykonam tego, bo nie potrafię, bo albo nie jest to moja technika, ale mogę zaproponować coś innego, to jest jak najbardziej w porządku i tak powinno być. Ja też wszystkiego nie potrafię i czasami przychodzą do mnie klientki, pokazują mi jakąś metodę, ja tak, no nie. I niektórych nawet rzeczy nie chcę potrafić, na przykład, nie wiem, strzyżenie ogniem. Niepotrzebne mi to, naprawdę. Tylko wielki smród. Trzeci największy błąd, i to właśnie trochę związany jest z tym drugim punktem, czyli błędem, to jest brak
umiejętności przyznania się do błędu. Pamiętajcie, znaczy zapamiętajcie, pamiętajcie. Rozumiecie? Brak umiejętności przyznania się do błędu. Chodzi o to, że czasami jak jesteśmy albo jesteście u fryzjera, to nie wiem, fryzjer zrobi wam jakąś plamę. Nie wiem, nawet na bluzce, czy na włosach z rozjaśniacza albo z jakiejś farby. Albo jakoś krzywo ostrzyżone są włosy. I wy na przykład to zauważycie, a fryzjer mówi, nie, tak musi być, tak musi być. No kurwa, jak tu mam plamę taką, albo jakieś źle obcięte włosy, tak musi być, serio? No, zrąbałem to, przepraszam, zaraz to jakoś naprawię. Ja pierdzielę, to nie jest naprawdę trudne. No nie powinno to się zdarzyć, ale jak już się zdarzyło, wybrnij jakoś z tej sytuacji. Jeśli twój fryzjer będzie ci wmawiać, że tak musi być, a ty masz tutaj krzywo obcięte albo plamy jakąś, no nie może tak być. I masz prawo walczyć, żeby on jakoś to naprawił. A nie, że tak musi być. Plama na łbie albo coś tam, tak musi być. Nie, nie musi tak być. Tak nie powinno być. Czemu są tacy ludzie jeszcze? Ja pierdzielę. Czwarty, często powtarzający się też błąd fryzjerów to to, że nieważne, czy klientka ma włosy afro, kręcone, falowane, proste druty, cienkie, grube, gęste, nieważne, wszystkich strzygą na jedno kopyto. Strzygą tą samą techniką, metodą i w ogóle. Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Jeśli nie to jest takie, nawet nie wiem jak to, nie wiem co powiedzieć, bo ja tego do końca nie rozumiem, jak można tak robić. Wiadomo, że nie każdego stać na jakieś, nie wiadomo, jakieś szkolenia i w ogóle, ale nawet samemu poćwiczyć. Ja chodzę na szkolenia i chodziłem na wiele szkoleń, naprawdę, nawet nie umiem zliczyć, ale sam też z siebie, jako fryzjer, tworzyłem własne techniki. Uczyłem się jakby włosów, wiecie o co chodzi. A niektórzy tak jakby jeb na proste cięcie, wszystko w ogóle. Nie ma tylko prostego cięcia, jest cięcie pikowane, jest pikowanie głębokie, pikowanie płytkie, efilacja, no tego jest tak dużo i to są w ogóle dla mnie takie podstawy i jak ja widzę, że po prostu niektórzy takie grube, gęste loki strzygą po prostu tak jep, to mnie to przeraża. Jeśli coś takiego was spotka, to uciekajcie, naprawdę, bo tak nie powinno być. I ja naprawdę powiem wam szczerze, że przez tyle lat, jak pracuję w tym zawodzie, ja się nie dziwię, że ludzie czasami się boją fryzjerów. Naprawdę, ja czasami się nie dziwię. Też bym się bał. Piąty punkt i ostatni już i uważam, że jest jednym z najgorszych i też bardzo często powtarzanych. To jest w ogóle drama. Mnie nikt tego nie uczył nigdy. Jakoś sam na to wpadałem zawsze w życiu. Aczkolwiek od paru lat tak bardziej w tą technikę się jakby zagłębiłem. Natomiast nigdy, jak robiłem jakieś ombre, refleksy i takie inne rzeczy, nie rozjaśniałem włosów klientce czy koleżance na jednym rozjaśniaczu. Ewentualnie jak nakładałem te refleksy, to dużo szybciej spłukiwałem tył czy tam boki niż górę i w ogóle. Natomiast naprawdę uwierzcie mi, że jak fryzjer czy fryzjerka zrobi wam jakieś ombre sombre czy balejagę czy coś tam, czy flambajarze i w ogóle i całą głowę, całą łepetynę będzie pracowała czy pracowała na jednym rozjaśniaczu, nie spłukując wcześniej tego, co tutaj nałożone było, to będzie dramat. Będziecie łyse, albo miały siano, albo nie wiadomo co jeszcze. No bo zobaczcie, przypuśćmy, że fryzjer sobie rozrabia rozjaśniacz, tak? Tu zaczyna od tych mikrowłosków, zaczyna sobie kłaść, no i to gdzieś schodzi czas, tak? Pół godziny, godzina, czasami dwie, czasami trzy się to nakłada. Naprawdę. No i to sobie cały czas siedzi, a on dopiero jest tutaj, a to cały czas siedzi. I jeśli on tego nie spłucze i to wszystko razem potem będzie jeszcze trzymać, tu będzie inny kolor, tu będzie inny kolor i tu będzie inny kolor. Ale pali ich o kolor. Te się spalą i odpadną, albo będą jakieś łyse. Te się porywają, albo będzie totalne siano, a te będą, nie wiem, żółtko, nie wiadomo co, masakra. I to nie chodzi o to, że fryzjer powinien zakładać od przodu, żeby to było najjaśniejsze. Nie. Uwierzcie mi, że ja nawet, wiecie jak robię rozjaśnianie włosów? Na wodzie 1,9 albo nawet 1,5, czyli najsłabszej wodzie, jaka istnieje do rozjaśniania. I tak, udaje mi się nawet taką wodą na niektórych włosach osiągnąć wręcz białe włosy. Tak, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba to robić z głową i nie śpieszyć się. Niestety, nie śpieszyć się. Fryzjerstwo się bardzo rozwija i żeby zrobić ładne blondy, ładne kolory, ładne włosy, to nie wolno się śpieszyć. Nie. U mnie większość blondynek siedzi od 3, czasami do 8 godzin. To jest norma. I dzięki temu te blondy zazwyczaj są ładne, bo to też zależy od włosa, ale te blondy są ładne, świetliste i się nie śpieszę przy klientkach.
Nawet jeśli czasami mam jakąś obsuwę, to staram się do kolejnej klientki zadzwonić czy napisać, że przepraszam, mam obsuwę, czy możemy się spotkać pół godziny później, coś takiego. Staram się zawsze informować, bo ja tłumaczę, że fryzjerstwo to nie jest taki zawód, gdzie się da ustalić dokładny czas. Dlatego jak ja pracowałem kiedyś dla kogoś w salonach i tam było, wiecie, 2 godziny na jakąś wielką farbę i 5 klientek jednocześnie. Tu pani Małgosia, tu pani Bednarka, tu pani taka i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, w takim chaosie wszystko. To jest dramat. Dlatego uważam, że naprawdę lepiej iść do fryzjera, który ma trochę wyższą cenę, ale zajmuje się tylko tobą. Tylko tobą, a nie 5 klientkami naraz. I asystentki ci nakładają kolory i w ogóle. No gdzieś tam muszą się nauczyć, ale są asystentki, asystentki. Ja widziałem takie asystentki, które są o wiele lepsze niż fryzjerzy, ale widziałem też takie asystentki, po których trzeba było po prostu ratować klienta, żeby nie dostał łysy albo z plamami, albo z czymś jeszcze. Więc to wszystko jest takie skomplikowane, ale no wracając do tego punktu 5, do tego błędu największego fryzjerów, no nie powinno się rozjaśniać włosów w foliach czy w powietrzu na jednym rozjaśniaczu. Każde włosy są inne. Każde włosy potrzebują innego stężenia, słabszego, silniejszego. Trzeba to wszystko robić z głową i nie śpieszyć się. Dlatego, jak zapisujesz się do fryzjera, masz prawo zapytać, czy będziesz tylko jedną klientką na tej koloryzacji, czy ten fryzjer będzie miał 100 klientów. Masz prawo to zapytać. Jeśli powiedzą ci, że no będzie kilka klientek, to możesz nie iść. Bo na przykład ja daję taką gwarancję klientom, że jak do mnie się umawiają na jakąś koloryzację dużą, ja zajmuję się tylko tą jedną osobą przez cały czas, aż nie będzie idealnie. Co innego, jak umawiają się do mnie jakieś razem siostry, wiecie, grupa sióstr, grupa przyjaciółek, no to wtedy ja już nikogo innego nie umawiam i siedzimy i mamy taką fryzjerską imprezkę, ale wtedy każda sobie z nich zdaje sprawę, że chwilę tam poczeka. Ewentualnie jak mam klientkę, którą już naprawdę bardzo długo znam i dokładnie wiem, kiedy i ile będę miał, jaką przerwę, jak ona długo będzie trwać w trakcie koloryzacji i na przykład mam, nie wiem, 40 minut, pół godziny, to czasami coś tam sobie zapiszę, jakąś konsultację, strzyżenie czy jakieś nałożenie odrostu, ale w taki sposób, że ta klientka tego nie odczuwa, że ona musi na mnie czekać i w ogóle. Ja staram się robić tak, żeby nikt na mnie czekał. No czasami się zdarzy, że wiecie, ktoś przyjdzie, a ja jeszcze tam kończę klientkę, a to zazwyczaj są jakieś pół minuty, coś takiego. A jak wiem, że będę miał opóźnienie, to zawsze staram się, znaczy nie staram, ja to robię, dzwonię, piszę i w ogóle. Więc tak, tak to wygląda z mojej strony. Ja nie mówię, że jestem najlepszy w ogóle, bo cały czas się rozwijam i się jeszcze uczę. Ale wiecie, no takie błędy, które tutaj w tym filmie wam opowiedziałem, no nie powinny mieć miejsca, naprawdę. Powinno to zanikać, dlatego ja tymi moimi filmami też chcę uświadomić ludzi, jak to wszystko nie powinno wyglądać, a jak mogłoby wyglądać. Dajcie znać, co o tym myślicie. I jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, żeby przy subskrypcji kliknąć dzwonek, a po dzwonku kliknąć wszystko, żebyście mieli powiadomienia na bieżąco, co tutaj wrzucam. Wiem, że ostatnio jest mnie trochę mniej, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Ale też zapraszam na Instagramy moje, Ciarohair, Ciarousago i TikToki, Ciarohair i Ciarousago, bo tam się dosyć dużo dzieje, więcej. Bo ostatnio nie miałem trochę na YouTube i takie sprawy, ale będę cały czas nagrywać, tylko nie tak częstotliwie, często, jeśli tak można powiedzieć, jak kiedyś. Więc jeśli wam się podobało, dajcie te kciuki, trzymajcie się, hej! I opiszcie swoje historie fryzjerskie na dole. Cześć!